W tych dniach przychodzi wiadomość, że Watykan, że Stolica Apostolska usunęła z urzędu biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę w sposób bardzo dyplomatyczny, ale oświadczenie nuncjatury pokazuje, jakie są powody. I powody są związane z mataczeniem, a właściwie przenoszeniem księdza wrocławskiego, na którym ciążyły zarzuty pedofilii. Kiedy 20 parę lat temu wybuchła afera arcybiskupa Peca, to obecny, chyba jeszcze ciągle wicepremier Jarosław Gowin w wywiadzie udzielonym w Rzeczpospolitej użył takiego sformułowania o mafii homoseksualnej wśród polskich biskupów. Wtedy byłem bardzo zirytowany tym stwierdzeniem, dlatego że mówiłem, proszę dowody, argumenty na stół. I dzisiaj widać, że biskupi wychodzący z Wrocławia, biskupi wychodzący z Białegostoku, którzy byli związani z kardynałem Gulbinowiczem, bez wątpienia tworzyli jakiś rodzaj korporacji, który można by delikatnie powiedzieć, że to mafia lawendowa. Ale powód usunięcia biskupa Tyrawy jest inny. On nie jest związany z homoseksualizmem, jest związany z nieumiejętnością rozwiązywania problemów zgodnie z dokumentami watykańskimi w kwestii księży, którzy wykonali przestępstwa pedofilskie. I myślę, że w tym kontekście, czy to biskup Janiak, czy arcybiskup Łódź, czy teraz biskup Tyrawa, czy wcześniej kardynał Gulbinowicz, problem jest głębszy, bo to nie jest problem kwestii pedofilii, nie u wszystkich z nich, to nie jest problem homoseksualizmu, nie u wszystkich z nich, ale istnieje problem sposobu sprawowania władzy i tworzenia czegoś, co krytykuje papież Franciszek i co chce jak gdyby porościnać, to znaczy takie więzi klerykalne i więzi kolesiowskie. One szkodzą, dlatego że nie są jak gdyby budowaniem urzędu biskupiego na Ewangelii, na sprawiedliwości, na miłosierdziu. I myślę, że warto dostrzegać ten ten moment, nie tylko widząc skutki działania, ale też dostrzegając fundamenty, które muszą się bardzo mocno zmienić w sensie sprawowania władzy w Kościele w Polsce.